Czy każdy z nas może zacząć oszczędzać pieniądze? Skąd wygospodarować dodatkowe środki? Czy oszczędzanie zawsze musi być tylko i wyłącznie wyrzeczeniem? Jest wiele pytań, które zadają sobie osoby chcące ograniczyć swoje koszty. W dzisiejszym wideo pokażę Wam aż 10 znakomitych pomysłów na to, jak oszczędzać pieniądze, dzięki którym w skali roku oszczędzicie nawet kilka tysięcy złotych. Jeżeli więc chcesz dowiedzieć się, jakie są to sposoby, poznać sprytne pomysły na oszczędzanie pieniędzy lub po prostu dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Ten materiał jest pierwszym rozpoczynającym cykl filmów o nazwie Twój sposób na. Dziś poruszamy temat oszczędzania, ale w kolejnych materiałach będziemy rozmawiać o innych gałęziach ludzkiego życia. Dlatego też na początku filmu proszę Was o pozostawienie komentarza z tematem, jaki chcielibyście, abym poruszył w przyszłości wideo z tego cyklu. Jak również napiszcie pod tym filmem, jakie są Wasze sposoby na oszczędzanie pieniędzy. Dzięki wspólnej pracy stworzymy wartościowe wideo, które będzie przez wiele lat pomagać innym. Dlatego zachęcam Was do interakcji. Bez zbędnego już przedłużania, przejdźmy do samego zestawienia. Pierwszym sposobem na oszczędzanie pieniędzy jest kontrola naszych wydatków. Zanim w ogóle będziemy mogli zacząć oszczędzać, musimy dowiedzieć się, dokąd podążają nasze pieniądze. Bez tej wiedzy nie będziemy mogli zrobić żadnego kroku naprzód. Musimy wiedzieć, ile naszych środków przeznaczamy na jedzenie, rachunki, raty kredytów i rozrywkę. Nie wiedząc tego, będziemy błądzić niczym dzieci we mgle, a to zaprowadzi nas donikąd. Dlatego też pierwszym krokiem, jaki należy poczynić, jest rozpoczęcie kontroli naszych wydatków. Możecie zrobić to na kilka sposobów. Pierwszym jest kolekcjonowanie paragonów i przeglądanie ich raz w tygodniu. Zbierajcie wszystkie paragony, na przykład powyżej 50 zł i składajcie je w jednym miejscu. Na koniec tygodnia poświęćcie nieco swojego wolnego czasu na analizę Waszych wydatków i spojrzenie na nie nieco obiektywnym okiem. Jeżeli spostrzeżecie, że w danym tygodniu odwiedziliście 5 razy różnego rodzaju restauracje i bary, może warto ograniczyć liczbę wypadów na rynek. Jeżeli zauważycie, że sporo Waszych pieniędzy poszło na ubrania lub buty, może warto rozejrzeć się za tańszymi sieciami sklepów lub rozważyć zakup używanych ciuchów. I tak dalej, i tak dalej. Każdy wydatek, który wzbudza Waszą czujność, powinien być przez Was przeanalizowany. Kiedy uda Wam się wyłapać jakiś zły nawyk zakupowy, zapiszcie go sobie na kartce. Mając przed sobą listę rzeczy, które należy unikać, znacznie łatwiej będzie Wam następnym razem nie wpaść w pułapkę niewłaściwych wydatków. Drugim sposobem na oszczędzanie, który jest nieco powiązany z pierwszym, jest stworzenie budżetu domowego. Wiem, że teraz wielu z moich słuchaczy westchnie sobie w duchu, ale budżet domowy jest mapą, po której poruszamy się my i nasza rodzina. Bez tej mapy nie wiemy, w którą stronę się kierować i do jakiego celu zmierzamy. Dlatego też zachęcam Was do stworzenia sobie nawet bardzo prostego budżetu domowego, w którym podzielicie swoje miesięczne dochody na wydatki, inwestycje i oszczędności. Nawet ten prosty podział pokaże Wam, jaki macie potencjał do odkładania kapitału i jego pomnażania. Jest to znacznie lepsze wyjście niż nie zrobienie z tą sprawą nic. Budżet domowy z czasem może ewoluować do bardziej złożonych form. Polecam Wam jednak zacząć od czegoś łatwego i w miarę postępów dokładać coraz to nowe zagadnienia do swojego planu wydatków. Trzecim sposobem na to, jak oszczędzać pieniądze, jest wyprzedzanie wydarzeń. Co dokładnie mam na myśli? Jeżeli planujecie wakacje, możecie już pół roku wcześniej zacząć odkładać pieniądze na tą właśnie okazję, szukać taniego noclegu i miejsc, gdzie można dobrze i tanio zjeść. To samo tyczy się rozpoczęcia roku szkolnego, prezentów z okazji urodzin czy świąt, narodzin dziecka, zakupu nowego samochodu itd., itd. Wydarzeń, do których możemy się przygotować, jest naprawdę masę. Weźmy chociażby przykład, który rozgrzewa Polaków w ostatnich miesiącach, a jest nim ogrzewanie naszych domów i mieszkań. Część osób, widząc zawirowania na rynku, już wiosną rozpoczęła przygotowania do nadchodzącej zimy.
Wtedy węgiel można było kupić nawet za 1400 zł za tonę. Wiele osób wyprzedziło to, co miało nadejść i przygotowało się na wydarzenie, oszczędzając naprawdę sporo pieniędzy i nerwów. Jak więc widzicie, planowanie to sposób na oszczędzanie nie tylko pieniędzy, ale i zdrowia. Pomyślcie, ile nerwów dostarczyły Wam wydatki, na które nie przygotowaliście się dostatecznie wcześniej. Dlatego też warto wybiegać w przód i zastanawiać się znacznie wcześniej nad tym, co będzie mi w przyszłości potrzebne. Kolejnym, czwartym sposobem na oszczędzanie pieniędzy jest zwiększenie dochodów. Im więcej środków na naszym koncie, tym większe nasze bezpieczeństwo. Dlatego gorąco zachęcam Was do zastanowienia się nad tym, jak możecie zarabiać więcej pieniędzy. Może czasem warto wybrać się w sobotę do pracy i złapać dodatkowe nadgodziny. Może spróbujcie sprzedać coś w sieci, albo pomóżcie swoim sąsiadom w ogrodzie lub przy remoncie mieszkania. Pomysłów na zarabianie jest naprawdę masa i jeżeli tylko zastanowicie się chwilę, na pewno wymyślicie coś ciekawego. Jeżeli jednak nie macie pomysłów, zapraszam Was do innych moich wideo, w których znajdziecie gotowe pomysły na dodatkowy dochód. Ok, mieliśmy trochę teorii, czas przejść do praktyki, czyli konkretnych sposobów na oszczędzanie pieniędzy. Piątym pomysłem na oszczędzanie jest wstrzymanie się z pochopnymi zakupami. W dzisiejszych czasach zakupy, zwłaszcza w sieci, są bardzo szybkie i wygodne. Wystarczy kilka kliknięć i możemy w łatwy sposób kupić cokolwiek. Często pod wpływem impulsu kupujemy rzeczy, które nie są nam potrzebne, wydając na nieprzemyślane zakupy naprawdę mnóstwo gotówki. Następnym jednak razem, kiedy wrzucicie coś do koszyka zakupowego, dajcie sobie 24 godziny do namysłu. Jeżeli po tym czasie nadal będziecie chcieli kupić daną rzecz, po prostu to zróbcie. W wielu jednak przypadkach stwierdzicie, że nie potrzebujecie danej rzeczy. Dzięki temu prostemu trikowi w łatwy sposób zaoszczędzicie sporą ilość gotówki, wydając mniej na zakupy w internecie. Szóstym, równie prostym pomysłem na oszczędzanie jest pozbycie się swojej karty kredytowej lub pozostawienie jej w domu. Używając karty kredytowej, wydawanie pieniędzy przychodzi nam bardzo łatwo. Niektórzy ludzie wręcz mówią, że jest to bezbolesne wydawanie pieniędzy. Wystarczy przyłożyć i gotowe. Kiedy płacimy gotówką, widzimy naocznie, jak pieniądze wychodzą z naszego portfela i znikają. Dlatego też zachęcam Was do jak najczęstszego płacenia za zakupy gotówką. To sprawi, że będziecie widzieć, jak Wasze pieniądze znikają. Drugim pozytywnym aspektem braku karty kredytowej jest fakt, że nie nosimy przy sobie sporej części naszego portfela. Sprawia to, że nie kupujemy impulsywnie pod wpływem chwili, ponieważ zazwyczaj nie nosimy przy sobie sporej ilości gotówki. Kiedy więc natrafimy na niesamowitą okazję finału wyprzedaży, musimy najpierw pójść do naszego domu po pieniądze, zamiast wyciągnąć plastik i sfinalizować transakcję. Po drodze możemy jednak się namyślić i stwierdzić, że nie potrzebujemy danej rzeczy. Siódmym pomysłem na oszczędzanie jest dojazd do pracy ze znajomymi. Paliwo jest naprawdę bardzo drogie i podzielenie kosztów dojazdu na kilka osób zawsze skutkuje obniżeniem kosztów dojazdu do pracy. Oszczędności mogą być naprawdę spore i w ciągu roku może być to nawet kilkaset złotych. Dlatego zachęcam Was do zaproponowania swoim znajomym tego typu rozwiązania, jak również poszukiwania osób z Waszej okolicy, które będą chciały się zrzucić na dojazd. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn nie macie chętnych na transport, zastanówcie się, czy do pracy taniej nie możecie dotrzeć za pomocą komunikacji miejskiej lub też roweru. Ten ostatni, oprócz zaoszczędzenia pieniędzy, poprawi Wasze zdrowie, korzystacie więc podwójnie. Ósmym pomysłem na oszczędzanie jest lista zakupów. Kto śledzi ten kanał, ten wie, że jestem wielkim fanem robienia list zadań codziennych. Warto jednak ten nawyk przenieść na robienie zakupów, zwłaszcza, że żywność w ostatnim czasie podrożała znacząco. Dlatego też przed każdymi większymi zakupami sporządźcie listę tego, co macie kupić i trzymajcie się jej podczas zakupów. Ponadto polecam Wam wybierać się na zakupy bez dzieci. Z doświadczenia wiem, że kiedy one nam towarzyszą, do koszyka z zakupami trafia znacznie więcej rzeczy, niż znajduje się na naszej liście. Dziewiątym sposobem na to, jak oszczędzać pieniądze, jest robienie rzeczy samemu. Co dokładnie mam na myśli? Różnego rodzaju przetwory, dżemy, soki, a nawet wino nie tylko pozwolą Wam oszczędzić sporo gotówki, ale również dostarczą Wam wiele radości stworzenia rzeczy samemu. Jedzenie to jednak nie wszystko. Warto również tą zasadę propagować w innych rejonach naszego życia.
Zamiast wołać fachowca do każdej drobnej naprawy, zastanów się, czy nie jesteś w stanie naprawić danej rzeczy sam. Malowanie pokoju, mała naprawa samochodu czy skręcenie mebli to nie fizyka kwantowa i każdy, jeżeli tylko będzie chciał, nauczy się bardzo wiele. Sam YouTube jest kopalnią darmowej wiedzy, która pomoże Wam w wielu codziennych usterkach. Dlatego zachęcam Was, zwłaszcza mężczyzn, do nauki majsterkowania. Oprócz zaoszczędzonej gotówki zdobędziecie coś znacznie cenniejszego. Uznanie żony i dzieci, które będą widzieć w Was bohatera domu. 10. pomysłem na oszczędzanie jest sprzedaż wszystkich zbędnych rzeczy, które zalegają Wam w Waszym domu. Poświęć jedno popołudnie na gruntowne porządki i zbierz wszystkie niepotrzebne rzeczy. Następnie wrzuć wszystko na OLX czy też Vinted i sprzedaj. Nie dość, że zarobisz trochę pieniędzy, to w dodatku uprzątniesz swój dom z rzeczy, które tylko zabierały Ci miejsce. Jak widzicie, pomysłów na oszczędzanie pieniędzy jest naprawdę sporo. Oczywiście powyższa lista jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej oszczędności. Istnieje dziesiątki, jeśli nie setki innych sposobów na oszczędzanie. Ten materiał miał na celu zainspirować Was do działania i mam nadzieję, że tak się stało. Tak jak wspomniałem na początku wideo, będę wdzięczny za pozostawienie Waszych pomysłów na oszczędzanie w komentarzach pod tym materiałem. Dzięki temu film będzie jeszcze bardziej wartościowy. Mam nadzieję, że ten film dostarczył Wam wartość i pomógł, a sama seria Twój sposób na przypadnie Wam do gustu. Niebawem kolejne wideo z tej serii. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.